No i pozostała nam już tylko dwójka zawodników, którzy tutaj od początku na Titlis prezentują się najlepiej, no i którzy są największymi faworytami do zwycięstwa także i w tym konkursie. Gregor Schlierenzauer i Thomas Morgenstern. Na 18-letni Schlierenzauer już na rozbiegu. Wczoraj fantastyczny drugi skok pozwolił mu na awans z 13 aż na 4 miejsce. Teraz także walczy o odległość, wylądował, ale przed 130 metrem. Nie było noszenia, pokazuje. 124,5 metra to trzecia odległość. Dalej skoczyli Kofler i Andreas Kittel. A zatem Schlierenzauer najprawdopodobniej po tym skoku wyląduje na miejscu trzecim. No i to zapowiada jeszcze bardzo duże emocje w drugiej serii. No i my czekamy już teraz tylko, jak w tych warunkach poradzi sobie Thomas Morgenstern. Jeden rekord już ustanowił, 6 parowych zwycięstw z rzędu na otwarcie sezonu. I takiego otwarcia sezonu nie miał jeszcze nikt w historii tych zawodów. Wczoraj na konferencji prasowej Thomas Morgenstern mówił,